No więc dobrze, witam was. Tylko że tak, tym razem nie będzie to nie będą to opowieści z kanciastego świata, lecz odcinek informacyjny. Przybyło parę, no tam parę, dosłownie parę, bo dwie osoby subskrybujące od momentu rozpoczęcia nowej podserii. Tak więc no, was jest trochę, nie za dużo. Ale każdemu należy się szacunek, prawda? Wam się też należy szacunek, bo jesteście moimi widzami. Tak więc informuję was o tym, że Minecraft będzie się ukazywał raz w tygodniu. Chyba że w okresie już roku szkolnego będą jakieś zmiany, bo to jest w tej chwili matura będzie moja, więc nie wiadomo, jak to rozwiąże tą sprawę. Wtedy nie będziemy się martwić wcześniej o w piątek, o niedzieli, no, bo w sobotę nam coś zrobią, więc dopiero we wrześniu najwyżej coś wymyślę. W tej chwili nie jest to potrzebne. Dalej będziemy grać na tym świecie nowym, który zaczęliśmy. I teraz tak, raz w tygodniu moje odcinki z singla, ale przynajmniej w okresie wakacyjnym. Nie wiem, jak to będzie w trakcie roku szkolnego, no ale teraz w okresie wakacyjnym jest też taka podseria jak Rozmowy o życiu i śmierci z Kreiterem. I to jest z multiplayera. W pierwszym odcinku Rozmów o życiu i śmierci spotkaliśmy się z Kreiterem po raz pierwszy i zobaczyliście, jak rodzi się nasz świat multiplayer. On się trochę teraz rozrósł, parę rzeczy jest zbudowane. Dzisiaj, czyli 4 sierpnia, zamierzam nakręcić dodatkowy odcinek z multiplayera razem z Kreiterem. Pokażemy, co zrobiliśmy, co zamierzamy zrobić. Może coś fajnego, jakiś, nie wiem, żarcik sytuacyjny się zdarzy. No nie wiadomo, no to różnie bywa. Zauważyłem, że najwięcej śmiechu jest w Gary Modzie, no ale to nie gram z Kreiterem, tylko z kimś innym. I musiałbym najwyżej z nim porozmawiać, czy by chciał w ogóle być nagrywany. Tutaj faktycznie czasem można się pośmiać z różnych tam rzeczy, które się dzieją w Gary Modzie. No, ale no to tak to właśnie wygląda. Więc podsumowując, bo ja mam zwyczaj mówić za wiele i poruszać w ciągu jednej rozmowy tyle wątków, że tak naprawdę się ludzie gubią. Raz w tygodniu, przynajmniej w wakacje, odcinki z singla. Ewentualnie, okazjonalnie, w trakcie tygodnia odcinki z multiplayera z Kreiterem. No. Być może zrobię coś w rodzaju takiej serii, że mutacje w Left 4 Deadzie dwójce. Czyli będę prezentował kolejne mutacje i oceniał je tam, nie wiem, pod względem grywalności, jakości. To jakieś tam ewentualnie dodatkowe. Mutacje są raz na jakiś czas, więc odcinki też będą bardzo nieuporządkowane czasowo, więc to dziękuję wam za subskrypcję, za to, że mnie oglądacie. Jest te 20, tam 30 nawet może osób, które mnie oglądają. Dziękuję wam. No i żegnam. Oczywiście, jak zwykle, ocenianie jest wyłączone, no to już będę powtarzał, ponieważ tak jakby próbuję zapoczątkować na YouTubie pewną akcję, która walczy z bezmyślnymi łapkami, bo to jest bezmyślne, naprawdę, niektóre rzeczy. I potem nie wiadomo, czy się komuś coś się komuś nie podobało. Na przykład jest bardzo dobry materiał, zdarzają się takie bardzo dobre materiały, które są de facto neutralne. Nie rodzą w niczyjej dobry smak, w niczyje poglądy, a dostają tam te 50, 100 łapek w dół. No i część z tych osób skomentuje, co się nie podobało, ale reszta nie. No i teraz właśnie. No więc żegnam was. Do zobaczenia.